Kochani, dziś zapraszam Was na Back to School tegoroczną edycję i w tym roku malujemy się tylko kosmetykami polskimi. Wybrałam tylko polskie marki, starałam się wybierać takie produkty, które są faktycznie produkowane w Polsce. Myślę, że to będzie fajny film. No i dodatkowo te rzeczy nie są drogie, więc myślę, że na kieszeń właśnie uczniów, studentów i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam makijaż młodych ludzi, to ja już robiłam na ten temat film. Podlinkuję Wam na dole, co o tym sądzę, kiedy ja zaczęłam się malować. Uważam, że dzieci nie powinny się malować. Nie traktujcie tego jako przyzwolenia, że ja tutaj robię makijaż back to school, więc jak jesteś w trzeciej klasie, możesz zrobić sobie taki makijaż, bez przesady. Ja w zeszłym roku zrobiłam makijaż, gdzie pokazałam, jak powinien wyglądać makijaż taki minimalny do szkoły. W tym roku zrobię troszeczkę bardziej korekcyjny, ponieważ dużo osób ma problem z trądzikiem, zresztą ja do dzisiaj mam i całą szkołę miałam, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby pomóc tym osobom. Będę się starała, żeby ten makijaż nie był hardkorowy, ale skupimy się właśnie na tuszowaniu trądziku. Pierwsza rzecz, Delia zielony korektor. Zawsze mnie śmieszą te opakowania, bo są bardzo duże, a w środku produkt jest mały. I do czego służy zielony korektor? Do neutralizowania zaczerwienień na naszej twarzy. Możemy nakładać gąbką, palcem lub jakimś pędzelkiem. Tutaj, gdzie mam zaczerwienienia, czyli cały dół mojej twarzy, mam mnóstwo śladów po trądziku. Jak byłam w szkole, to miałam trądzik głównie tutaj na nosie. Często tutaj mi wyskakiwały krosty, orety, jak ja tego nie lubiłam. Oczywiście, jak nie macie dużego trądziku, no to nie musicie aż tak dużo tego nakładać. Ogólnie można pominąć ten krok. I tak jak mówiłam, dla mnie to jest bardziej makijaż dla studentek, a nie do szkoły podstawowej. Absolutnie nie. Za dużo tego nałożyłam, mam białą twarz teraz. Słuchajcie, co do podkładu, to wybrałam dwa podkłady polskie, zaraz zobaczymy, którego użyję, to zależy od koloru. Pierwszy to jest Ingrid Cosmetics Ideal Face, który już miałam w kolorze 12 Natural Beige, naturalny beige, a drugi to matowy, matujący Paese w kolorze 202. I teraz chcę zobaczyć właśnie, jakie mają odcienie, które będzie mi bardziej pasował. Oj, ciemne. Mam nadzieję, że ten drugi jest jaśniejszy. Trzeba ich napracować pompką, żeby zadziałał. O, i ten jest jaśniejszy o wiele. Także dziś, o tutaj widzicie, jednak stawiam dziś na ten z Ingrid Ideal Face w kolorze 12. On jest dość jasny, więc ja przeciągam go też troszeczkę pod oczy. Powiem Wam, że bardzo lubię ten podkład, bo on to przekryje. Jak widzicie, praktycznie wszystkie niedoskonałości zostały zakryte, a wcale nie użyłam go tak dużo. Dużo mi tutaj zostało na ręku. Szkoda, że ten z Paese był za ciemny, ale no nie chcę mieć za ciemnej buzi. Mam też tutaj kamuflaż z Paese w kolorze piaskowy Sandy 20. Ogólnie nie polecam Wam mocnego makijażu do szkoły, na uczelnię, tylko żeby zakryć to, co Was najbardziej denerwuje. Okej, i teraz słuchajcie, znalazłam jeszcze taki zestaw do konturowania z HEAN, ale konturowanie sobie dziś odpuścimy, ponieważ jest to makijaż do szkoły. Chciałam Wam tylko pokazać, to jest Pro Contour Palette i może kiedyś zrobię jej test. I mam tutaj taki zestaw bronzer róż i myślę, że to będzie bardziej odpowiednie na takie back to school. Ale najpierw słuchajcie, upudruję sobie buzię, ponieważ pamiętajcie, że podkład trzeba utrwalić, żeby nam nie spłynął w ciągu dnia. Mam tutaj puder ryżowy z Eco Cery. Dobrze sprawdzi się zarówno puder ryżowy, jak i bambusowy. Nie ma żadnego koloru, on jest biały. Powinien być transparentny. Taki mały trik, nie otwierajcie tego do końca, tylko do połowy. Teraz zamykamy, wstrząsamy parę razy. I zwykle tutaj na wieczko nam nasypie się tyle, ile akurat potrzebujemy zużyć. Nakładamy na cały pędzel, także robi się biały. Przekujemy. I teraz trzeba zacząć od strefy T, która zawsze najbardziej się świeci. Tutaj u mnie akurat pod ustami, wokół ust. Ale ładnie pachnie ten puder. Tylko nie przesadzajcie, żeby nie mieć właśnie efektu maski. Trzeba zawsze otrzepać ten puder. Jedyne, czego nie lubię w używaniu właśnie pudrów, to jest to, że jak widzicie, nierówności mi wychodzą. Jak mamy sam podkład, to podkład się osadza na nasze nierówności, dopasowuje się, a kiedy przypudrowujemy to, wszystko się robi takie płaskie i od razu wszystko widać. Dlatego taki mój trik, chociaż oczywiście makijażyści na to krzywo patrzą, żeby wziąć odrobinę kamuflażu na pędzelek, poprawić tutaj. Delikatnie, naprawdę delikatnie. I można przypudrować resztką. I od razu lepiej to wygląda. No dobrze, przejdźmy do tego różo bronzera. I ja tutaj mam, słuchajcie, połyskujący róż i bronzer i matowy róż i bronzer. I skupię się dziś na tym matowym. Akurat mam pędzelek do różu, ale wiecie co? Strasznie małe są te kwadraciki, więc muszę tak trafić tutaj na ten bronzer. Nie polecam Wam oczywiście robić ogromnego konturowania, ale bardzo delikatne, żeby jakby wydobyć rysy twarzy, bo przez podkład i przez ten puder je spłaszczyliśmy. I teraz róż. I róż...
i róż jest dosyć mocny, więc może użyję tego jaśniejszego z drobinkami. Też dosłownie odrobinkę. Jeżeli chcecie się koniecznie bawić w rozświetlacz, chociaż nie polecam do szkoły, możecie użyć odrobinę. Mam tutaj akurat Lovely w kolorze, to jest Gold Highlighter. Biorę na ten sam pędzelek, co wcześniej miałam puder i nakładam tylko. Ale szczerze mówiąc, to nie jest niezbędnik. Może jak jesteście na studiach, chcecie się bardziej bawić z makijażem. I teraz baza pod cienie. Dlaczego baza pod cienie? Ponieważ wiele osób młodych ma problem z właśnie przetłuszczającymi się powiekami. Jak w ogóle z przetłuszczającą się cerą. Więc biorę odrobinkę bazy z Belle, z tej serii Hypoallergenic. Ona też nie jest droga. Odrobina tej bazy i jak nie chcecie nakładać cieni, wystarczy nałożyć właśnie troszkę tej bazy i można zostawić w ten sposób. Ale ja dziś nałożę cień i będzie to cień z Paezy w kolorze 204. Bardzo naturalny, neutralny. I myślałam, szczerze mówiąc, słuchajcie, o paletce, bo na przykład marka Vibo ma te takie duże palety, które imitują Naked, ale niestety nie kupiłam tej palety, ponieważ są produkowane w Chinach. A ja chciałam tylko kosmetyki polskie. Nakładam odrobinę tego cienia i tutaj głównie przy linii rzęs. Nie chcę robić jakiegoś wielkiego, wiecie, cieniowania. Taki, wiecie, neutralny brąz, neutralny jakiś tam nudziak, takiego dziennego makijażu, nic hardkorowego. Wiadomo, że każdy z nas chce mieć długie rzęsy i, wiecie, przyciągać uwagę do oczu, ale nie polecam wam mieć jakiegoś mocnego makijażu. Teraz kolejna rzecz, jest też z Ingrid, akurat dużo kosmetyków mi z Ingrid trafiło, ale wiem, że wiele z was ma do tej marki dostęp. Mam tutaj kredkę w kolorze Soft Black, taką wysuwaną 131, jeszcze nie wiem, czy jest dobra. I trik, który pokazywałam wam zeszłym razem, to jest namalowanie kreski tu na dole, pod linią rzęs. Tej trochę na linii wodnej, trochę na granicy właśnie z rzęsami. To tak śmiesznie, słuchajcie, łaskoczy. Nie radzę wam do szkoły rysować kresek. No, ja mam złe wspomnienia właśnie ze szkoły, z liceum, ze studiów, jak dziewczyny przychodziły z takimi krechami, to od razu się tak rzuca w oczy. Wystarczy, że właśnie zagęścicie sobie rzęsy w ten sposób. Na pewno nie róbcie sobie kreski na dole, odpada w ogóle. Odpada! Dobrze, i teraz tuż, to jest chyba jedyna rzecz, która nie jest z Polski, bo to jest Miss Sporty, wydaje mi się tak, to jest robione w Anglii. Niestety nie mam żadnego tuszu robionego w Polsce, wybaczcie, ale tusz jako jedyny nie będzie z Polski. Starałam się mimo wszystko wybrać w miarę tani tusz, oczywiście miałam też Essence, ale Essence też nie jest robione w Polsce. No co bym wam mogła polecić, to Belle, Eveline, Paese, Pierre René. Takie marki. Inglot też jest marką oczywiście polską, ale nie mam tutaj Inglota, ponieważ jest to już marka jakby z wyższej półki cenowej. I teraz brwi, kochani, mam tutaj dwa wyjścia. Mam tutaj Hair Eyebrow 2 w 1. Tutaj też możemy to stosować jako normalny cień, więc zamiast tego cienia z Paezy mogę nałożyć sobie właśnie ten cień z Hair normalnie przy linii rzęs. Albo pomadę właśnie z Inglota. Z tym, że pomada już jest droższa, bo ona kosztuje chyba 39 zł, coś takiego. Pomadę w kolorze 11. Lubię ją, ale wpada troszeczkę za bardzo w fioletowy, więc dzisiaj nie użyję. Użyję tego cienia, on jest naprawdę przyzwoity, w kolorze 402 Coffee. Najpierw przeczeszę sobie brwi. I problem nastolatków często jest taki, że najpierw mają krzaki, a później za bardzo sobie wyskubują te brwi i mają przecinki i nieładne. Ja nie polecam mocnego wyskubywania brwi, lepiej pójść do profesjonalisty, naprawdę profesjonalisty. I sobie te brwi troszeczkę wyregulować, jeżeli macie problem z włosami tu, czy gdzieś za dużo wam rosną. Nakładam na taki płaski pędzelek, to jest taki inny trik, wiecie, żeby uzyskać bardziej naturalny efekt, nie taki wyrysowany, bo nie polecam wam wyrysowywać sobie brwi do szkoły. Może być taki właśnie pędzelek, ale pod warunkiem, że jest w miarę sztywny. A akurat wszystkie tanie pędzelki, które mają sztywne włosie, a nie mięciutkie, się świetnie sprawdzą. Musicie coś podkreślić, to właśnie wystarczy tyle. Ale młodzi ludzie mają często gęste brwi, więc wystarczy je naprawdę wyregulować. Ja żałuję, że nie mam takich brwi. Gdybym miała, to bym na pewno sobie nie skubała. Widzicie, i przez to, że użyłam tego pędzelka, to brwi nie wyszły takie, wiecie, wyrysowane mocno. Są takie dosyć miękkie wizualnie. Okej, przechodzimy do ust. I oczywiście usta są dowolne. No wiecie, że raczej nie pomalujemy się ciemną pomadką do szkoły czy na uczelnię. Wybieramy oczywiście kolory neutralne, może być oczywiście pomadka ochronna. Ja przygotowałam tu dwie propozycje. Mam tu pomadkę z Pierre René w kolorze 10, to jest kolor, tak, Papaya Dream. Mam ją już bardzo dawno, ale strasznie ją lubię. Trochę jest mocna jak na szkołę, więc można ją troszeczkę odcisnąć. No i błyszczyk Hair Ultimate w kolorze tralala Milky Rose 203, pokazywałam wam ostatnio. Coś podobnego, czyli wiecie, nudziak, ale nie rzuca się jakoś bardzo w oczy, nie jest to jakieś takie wulgarne.
mimo wszystko uważam, że ten makijaż powinien być taki bardziej dyskretny. Teraz jeszcze szybko zrobię włosy. Najlepiej z takich włosów nierozczesanych przedzielić je na pół. I trend, który ostatnio wszędzie oglądam na Instagramie, to są dwa warkocze z powrotem, ale trochę inne niż jak robiła mi mama, kiedy chodziłam do szkoły. Robimy właśnie z takich nierozczesanych, potarganych troszeczkę włosów, ale robimy je bardzo luźno. Pod ręką moje gumki, sprężyny, drugi tak samo. Dlaczego wiążę takimi gumkami? Bo zawsze mam je sama pod ręką, na moim ręku. Okej, i teraz oczywiście tak tego nie zostawiam, wyciągam sobie tu włosy z przodu, mogą być nawet dłuższe pasma. I luzuję warkocze, luzuję je od dołu, wyciągając tak powoli, rozszerzając je jakby. I idę ku górze, lekko ciągnę. Widzicie, jaka jest różnica między tym warkoczem a tym? Spora. To już wszystko, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że chodząc do szkoły nie musicie się wcale malować, jeżeli nie chcecie. To nie jest żaden przymus. Wystarczy, że zakamuflujecie jakieś swoje niedoskonałości, rzeczy, które Wam naprawdę przeszkadzają w codziennym życiu i już poczujecie się lepiej. Ale makijaż naprawdę zostawcie sobie na czas, kiedy będziecie starsi. Na pewno nie róbcie sobie mocnego makijażu, wyzywającego makijażu, ciemnego makijażu. Takie rzeczy naprawdę są dla starszych. Takie rzeczy zawsze postarzają. Wygląda się staro. Nie wygląda się fajnie, jak na młodej buzi są jakieś krechy wyraźne, czarne, czy jakieś czerwone usta. Naprawdę nie wygląda to fajnie u młodych ludzi, także z tym sobie poczekajcie. Lepiej zrobić sobie naturalny makijaż, który podkreśli Waszą urodę. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy się malujecie do szkoły. Jeżeli już nie chodzicie, no to jak się kiedyś malowaliście, jak to było? Jak się malują Wasze koleżanki w szkole? Czy noszą mocne makijaże? Jaka jest moda? Czy nauczyciele pozwalają, czy nie? Jak to jest u Was na studiach? Także czekam na Wasze komentarze. I mam też dla Was promocję, bo wszystkie kosmetyki, które dziś użyłam, były z kosmetyków z Ameryki, możecie je tam zamówić. I dziś właśnie, tylko dziś jest promocja, że do końca dnia za zakupy o wartości 30 zł dostaniecie za grosz okulary Bourjois. Także myślę, że warto, fajne przeciwsłoneczne okulary na pewno się przydadzą. Wszystkie informacje macie tutaj na dole, no i wszystkie linki do kosmetyków też macie na dole. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli tegoroczne Get Ready With Me Back to School Wam się podobało. No i będą jeszcze inne filmy z serii Back to School, także będzie DIY, będą fryzury, także czekajcie na to. No i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa! No i miłego roku szkolnego.